Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Ender Lilies. I na początku jestem. Znaczy, nie to. A dobra, zrobię to na fast travel. Tu jestem, w tym miejscu, tam gdzie mruga, w tym punkcie szybkiej podróży. Bo zobaczyłem na filmie takiego mistrza, który. Tu oczywiście tę bramę to już wcześniej otworzyliśmy. Tutaj jest ogólnie zamknięta brama, ale od drugiej strony jak się przyjdzie, to można ją dość szybko otworzyć. I tu na dole jest taki kryształ, który jest nam potrzebny. O, tu pod spodem właśnie jest taka dźwignia, która chyba otwiera tam nawet te drzwi nam. Oj, tu pod wodą. Już też wcześniej właśnie, a to chyba tą dźwignią otwieraliśmy nawet. Tu pod wodą popłynąłem, wskoczyłem i stwierdziłem, że a nic tu nie ma. Ale tu jest. Nie wiem czemu wtedy. Ha! Bo stwierdziłem, że tu nie można przejść. A to trzeba mieczem. Patrzcie, Ancient Souls razy dwa. Teraz, dzięki temu, aha, no i taki w ogóle motyw, że w tej sytuacji cyk, cyk i wracasz od razu tu, a nie, że cofasz się, biegniesz, żeby sobie gdzieś usiąść na ławeczce. Bo jak wrócisz, to Ancient Souls dalej masz. I teraz można, nie tu, tylko Ancients, ulepszyć sobie miecz. I jeszcze raz można go ulepszyć. Mamy poziom trzeci i całkiem inaczej będziemy teraz atakować. I teraz znowu fast travel. Ja chyba poprzednio. Teraz mamy iść do. Jak to się nazywa? Morning Hall. Coraz bardziej podoba mi się ta gra. Nawet nie wiem, czy nie jest lepsza niż Hollow Knight. Tak już muszę powiedzieć. Dzisiaj uruchomiłem grę tu, mam na razie takie statystyki. Zastanawiam się, czy można jakoś te wydane na ulepszenie tych spiritów rzeczy jakoś cofnąć, bo może bym sobie inaczej to powydawał. Ale dzisiaj zrobili aktualizację i można tu na ławeczce teraz Memories zawalczyć jeszcze raz z pokonanymi dotychczas bossami. Naciskamy i przenosimy się. Ja nie będę teraz tego robił. A tu obejrzeć filmiki. Mała rzecz, a cieszy. Więc my jesteśmy koło bossa. Tak? Tak. Tutaj trochę trzeba było się nachodzić. Ja wam pokażę, jak ten boss wygląda. Jego oczywiście nie pokonam za pierwszym razem, ale będę się starał, a potem już pokażę wam, jak go pokonałem. To jest taki szaleniec po prostu. I to, że mamy ulepszony miecz. O, to nic nie znaczy. Chociaż mamy 54 poziom, więc tym samym mocniej bijemy. Ale mu się dostało. Teraz mi się dostanie. Taki cios. Właśnie ten. No dobra. Widzimy się, jak go pokonam.
Chyba go zabiłem. Nagrywam to? O, matko święta. Nie było tak źle, ale super też nie było. Tutaj właściwie wystarczyło, żeby mnie teraz trafił tym jakimś takim krzyżem i byłoby po mnie. Dobra, zobaczmy film o nim. Świetna muzyka jest. W walce z bossami ktoś tam sobie na pianinku czy na fortepianie gra. Spokój, spokój i to takie poczucie, że już go masz, już prawie go masz, to już mówiłem wielokrotnie, że to nie jest tak, że też już to mówiłem, nie ma szans, jak go pokonam, będę tu siedział 3 dni, fajnie, nie fajnie, bo lecisz dalej, fajnie, że z każdym bossem zdobywasz nowe zdolności, które pozwalają na odkrycie nowego miejsca, nowych miejsc. Teoretycznie możesz sobie tu chodzić i zwiedzać i szukać kryształów, zwiększenia życia. Jest dużo też tych pierścieni, różnego rodzaju wzmocnień. To też się przydaje. I takich zaskakujących też miejsc, że myślisz sobie, że tam nic nie ma, a tu nagle pach, pach, rozwalasz ścianę albo wchodzisz po ścianie, no teraz już, teraz tutaj u niego chyba właśnie zdobywamy umiejętność wchodzenia po ścianie. I spirit. Jakiś. No, zobaczymy, jak ta mechanika wygląda schodzenia po ścianie. W wielu grach już tego typu metroidvaniach widziałem takie mechaniki. Podoba mi się, naprawdę mi się podoba. Bo daje taką, ładnie wygląda, ma tą podróż. To, że mapa tu jest taka, to w sumie można jakoś przeboleć. Jest jakiś minus, ale jak oni tu robią takie, o, fajnie, bo tylko w boki X i wchodzisz. Prayer Restoration Plus. I notatka, jak ich wiele. Patrzcie, teraz to jest wszystko przed nami. Możesz tak, możesz po ścianach wchodzić. Koniec tutaj, w tej okolicy. I fajne jest to, i tego wcześniej nie stosowałem, a zobaczyłem to na filmie, że nie trzeba się wracać do ławki. Cyk, cyk, sekunda, nawet nie sekunda. Nie wiem, czy to dlatego, że PS5, czy co, ale wchodzisz tu,
przenosisz się. I teraz lecimy. O, patrzcie. Mamy nowego bossa, z którym możemy po prostu zawalczyć, a potem na końcu gdzieś... Jeszcze coś tu jest? A, tu. A ja potem na końcu pokażę wam, jak to się używa. No i tu mamy te... To jak ten Wolverine. Wow. Why not? Spróbujemy. A teraz przeniesiemy się z tego, co kojarzę. Bo możemy wchodzić po ścianach. Zobaczymy. O, bo teraz takie rzeczy. Serio, myślałem, że to, ta droga nie ma jakby sensu. Okej. Chyba tam byłem. W każdym razie w tej sytuacji robisz tak. Nie ma co się tam przemęczać jakimś schodzeniem, szukaniem drogi. Gdzieś tu jeszcze. Dobra, zaraz znajdę drogę i się widzimy. Tutaj od ławeczki poszedłem w lewo, bo zobaczyłem, o kurde, zobaczyłem na mapie, teraz już jest odkryte tam miejsce, że tam jest taka czerwona kropka, bo tam nie nagrywałem tego, jak tam poszedłem. Poskakałem i po prostu wszedłem, a tu jest nowa lokacja. Tu na dole był potwór, ale go tak tym rozwaliłem szybko. Potwór, no ten taki pływający, że byłem zaskoczony, że to tak szybko działa, te... pazury, tak to trzeba chyba nazwać. Patrzcie. Albo jestem taki silny. No nie jestem taki silny. Nie, może farta. Bo mnie tu gościu rozwalił. Nie byłem tu, więc... Popatrzcie, pazury teraz. No powiedzmy, nie? Że jest szybko i sprawnie. A te kulki kiedy zginą? Po co tu pływam? Zapytuję. O, po to. To jest zapewne jakiś skrót. O, mogę wziąć w wodzie, w powietrzu. Zdrowie sobie odnowić. No, nie, o, mamy coś. To byliśmy tutaj po drugiej stronie. 30. Tu raczej nie byliśmy. Patrzcie, jak chłopa biorę. Cyk, cyk. Tu jakiś wróg. To jest fajne też. Znaczy, mi osobiście się podoba w metroidwaniach. Z czasem stajesz się mocarny. Tu byłem, tak. Dobra, stamtąd wypłynęliśmy i tam widzicie na górze jest czerwona kropka,
z którą będziemy mogli się połączyć zapewne. Albo nie. Czy po tej stronie byłem? Byłem, tylko z drugiej strony. Tu mamy otwarte przejście. Więc jakąś tam lokację, znaczy część mapy znowu odkryliśmy. O, tu na przykład na górę można iść, ale to prawdopodobnie tym hakiem, którego jeszcze nie mam. Ale mam już chodzenie po ścianie. A tu jest ławeczka. Spoko. No to teraz lecimy dalej. Wrócę się na chwilę tutaj jeszcze do miejsca, z którego ruszałem do walki z bossem, bo tu się okazało, że dzięki temu, że chodzimy po ścianie, znaczy mamy tą opcję chodzenia po ścianie, tego nie zrobię tak jak zrobił to speedrunner, który po prostu poleciał, tylko wykorzystam moją wiedźmę, żeby się tutaj nie stresować, i chodzenie po ścianie pozwala nam teraz zdobyć tutaj 30, a tutaj na dół spaść. O, ona się teraz trzyma ściany. Fajnie. Gościu tutaj leciał od razu z młotem w dół. A tu całą tą drogę po lewej stronie musieliśmy przemierzyć. Wchodziliśmy do góry. Ups. A, myślę, gdzie on tutaj coś znalazł? A, tutaj po prostu jest schowany kolejny slot. I teraz szybkim ruchem wracamy. I znowu się przemieszczamy do tego miejsca, w którym byliśmy ostatnio. Zapomniałem, jak się ono nazywa. Najlepiej to sobie zapamiętać te nazwy. Ono się nazywa Bastion Gate. Byliśmy w dobrym miejscu wtedy. Stąd ruszamy po kolejny kamień. Mam nadzieję, że uda nam się tam dotrzeć w miarę sprawnie. Cyk, cyk, cyk. Oj, nie tu. Teraz się będzie łapała wszystkiego dziewczyna. Tu mam drzwi zamknięte. O, miał otwarte. Dlaczego? Dobra. Musiałem to obejść dookoła. Tam górą. Już teraz są drzwi otwarte i tutaj mamy iść teraz. Tu są takie smoki, ale chyba nie będę się z nimi bił. Chcę tylko zdobyć ten kamień, a kamień jest... Tu. Baston mam skoczyć. No właśnie. Pick up. Takie sztuczki, techniczki. Teraz nie tu, tylko tu. No i to teoretycznie można powiedzieć, że tu jest ławeczka, ale tutaj też jest kamień. Jak to znaleźć, nie? To jest nawet 5 HP. Patrzcie, do góry wyszedłem. Znaczy, no chodzić, stracić, znaczy tracić, no
trochę czasu trzeba poświęcić na to. Dobra. Lecimy dalej. Kolejny kamień jest w tą stronę. Mimo tego, że ulepszyłem sobie miecz, to jeszcze jakimś mistrzem świata nie jestem. Powiedziałbyś, że tu jest kamień. Czy tam mnie zaatakował jakiś niewidzialny gość? Już mój ptaszek go rozwalił? Nie. Co? Stoi tutaj. Wiń, bo jeszcze mnie zabijesz. Dobra, ruszamy dalej. A dalej jest w tą stronę. Bo teraz możemy tu wejść po ścianie. Coś, co przedtem było niemożliwe. A tu chyba jeszcze nie byliśmy. Teraz jest trudna rzecz do wykonania. Mianowicie taka, że spadamy tu. I tam było. Myślę, że to jest trudne do wykonania, bo trzeba zrobić tak, że lecisz w dół. I tu, w tym momencie wskakujesz. Ale jak przelecisz, to ja też to raz przeleciałem. A warto, bo tu jest 100. Więc warto się wrócić, popróbować. Mi się udało akurat za drugim razem. Lecimy dalej. To niech mi ktoś powie, w jaki sposób ktoś miał tutaj to znaleźć, że tutaj po prostu jest coś takiego. Teraz lecimy w dół, a tu na dole jest pierścień. Pierścień. Ja to tak nagrywam w taki sposób, żeby ktoś właśnie nie miał problemów ze znalezieniem tych rzeczy. Ja widzę, że gościu jak robi tak, to zmienia, czy jemu się myli przycisk, czy co, bo nie wiem, czy to się szybciej zmienia, po prostu te ustawienia broni. Tu mamy już jakąś nową krainę. Tu są drzwi zamknięte. Dobra, teraz już idę bez jakiegoś tam wspomagania, chociaż to pomaga, bo to relikt znaleziony. Hastens Healing Prayer. Jeden slot. Tu ubierzmy sobie. Wiem, że mogę enchantować rzeczy. Na pewno. O, masz. Tajemnicza nieznajoma. Kurde, za szybko cisnę. Mapę uruchommy. Tam jest ławeczka i tam było zejście w dół. Jak to wygląda? A, to tutaj idziemy. Okej, dobrze. Myślę, że tam, w tamtym kierunku, ja tylko jeszcze zobaczę tutaj, czy tu gdzieś można zejść na dół. A, to tu jest to przejście. W tamtym kierunku jest, zmierzamy do znalezienia tego haka, który nam jest tak też tutaj niezbędny. I wtedy już otworzą się nam nasze idealne miejsce dla wroga. Ale chyba nie, co? A byłaby taka niespodzianka, jakby nam dali za darmo, bez walki.
Wykrakałem. Nie, no świetnie to jest zrobione. Nie ma co gadać. No i padła. Patrzcie, mamy chyba. Pokonaliśmy bossa. Brawo my. Do czego się może doczepić? No do mapy. Ale zróżnicowanie wrogów, te takie jakieś skróty, trudność tych bossów, którzy mimo wszystko są do ubicia, że tak powiem. Że widzisz to światełko w tunelu, różnorodność ataku. Za mną 12 godzin gry. Podejrzewam, że przede mną 12 albo 20. Nie będę starał się wszystkiego znaleźć, po prostu tyle był progres w grze. Ale to, co po drodze gdzieś mnie zaciekawi, no to oczywiście będziemy badać. Tylko tutaj widzicie, gdyby nie ten filmik, to skąd miałem wiedzieć, że mam tam w tą skałę, spadając w dół, w skałę wskoczyć w bok, a tam 100. Już to bardzo dużo 100. To taki przerywnik tylko chyba fabularny. Koniec gry. Napisy końcowe. Ej, żartowałem. Okej, okay. To jest chyba jedno z zakończeń. Dwanaście godzin, 30 minut. Zobaczymy, gdzie będziemy startować. Stąd. No dobra, czytałem, że jest kilka zakończeń. Nie wiedziałem, że tutaj jest zakończenie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Co będzie, jak tu wejdę? Bo po prostu jeszcze raz będzie. To zakończenie. Ogólnie tutaj nie ma gdzie przejść i wszystko jest znalezione, więc po prostu to jest jedno z zakończeń, moim zdaniem. Które nas absolutnie nie satysfakcjonuje, bo nie ma napisów końcowych. W tym momencie kończymy ten odcinek i do zobaczenia w kolejnym.